Witam kochani Was na naszej wspólnej modlitwie, na naszym rozważaniu Ewangelii. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, ale najpierw zaśpiewajmy razem. Chcę uwielbiać Twoje imię. Chcę uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych, bo Ty sam jesteś święty, wielbi Cię Izraela hymn. Dziś wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc. Chwała Twemu imieniu w niebie, na ziemi, w sercu mym. Laj, 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 uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych, bo Ty sam jesteś święty, wielbi Cię Izraela hymn. Dziś wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc. Chwała Twemu imieniu w niebie, na ziemi, w sercu mym. Laj, 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 laj. Chcę uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych, bo Ty sam jesteś święty, wielbi Cię Izraela hymn. Wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc. Chwała Twemu imieniu w niebie, na ziemi, w sercu mym. Laj, 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 laj. Przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii z dzisiejszego dnia. Ewangelia według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucali im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kochani, co do mnie dzisiaj ta Ewangelia mówi? Zobaczcie, to jest takie na początku podsumowanie tego, co już słuchaliśmy w ostatnich dniach.
Pan Jezus pojawia się, objawia się kolejnym osobom, kolejne osoby widzą Go, widzą, że jest faktycznie człowiekiem, że musi jeść, tak, odczuwa głód, że ma też te rany, że jest dalej tym, w tym samym ciele, w którym był, tyle tylko, że już ciele uwielbionym, najpierw poniżonym, kochani, a potem wywyższonym przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, ciele uwielbionym. I Pan Jezus w tej Ewangelii według świętego Mateusza mówi tylko jedno zdanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak jakby ewangelista Marek chciał w tym fragmencie właśnie podkreślić to jedno konkretne zdanie. Co jest w nim takiego niezwykłego? To, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kochani, zobaczcie. Współcześnie bardzo jesteśmy podzieleni. I tak naprawdę głoszenie Ewangelii odbywa się głównie w Kościele, we wspólnocie. A Pan Jezus nie powiedział, głoście Ewangelię we wspólnocie. Nie. Idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu, każdemu. Głoście Ewangelię. I kochani, Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy tą Ewangelię zanieśli do tych, którzy jej nie znają. Albo do tych, którzy mają może fałszywy obraz tej Ewangelii. I pokazali im, czym jest naprawdę Ewangelia. Całą prawdę o Ewangelii. A w jaki sposób my możemy pokazać ludziom, jaka jest naprawdę Ewangelia, kiedy oni mają błędny obraz, wytworzony przez jakieś media, przez jakieś strony internetowe, no po prostu przez ludzi, którzy ich zwiedli. Kochani, bardzo prosto. Przykład życia. Przykład życia. To wszystko, co robimy. Czynimy w taki sposób, w jaki nakazał Pan Jezus. Teraz przypominają się błogosławieństwa skazania na górze. I bardzo dobrze, kochani. Więc zastanówmy się dzisiaj, jak powinienem żyć, żeby swoim życiem głosić Ewangelię. Nie taką Ewangelię, że ja jestem katolikiem, ja będę teraz wszystkich obrażał, bo oni są niewierzący. Nie. Zastanów się, co znaczy swoim życiem, swoim postępowaniem, swoimi czynami głosić Ewangelię. I kochani, zaśpiewajmy na koniec. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie. Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie. Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie. Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Wywyższać imię Twe. Dziękuję, kochani, za wspólną modlitwę. Śpijcie dobrze z Panem Bogiem.